Czarny staw gąsienicowy o powierzchni blisko 18 hektarów położony jest w Dolinie Gąsienicowej na wysokości 1624 metry nad poziomem morza. Staw ma głębokość 51 metrów, czyli bardzo zbliżoną do morskiego oka. Czarny staw jest celem samym w sobie dla wielu turystów. Jest też miejscem węzłowym szlaków. Możemy stąd dojść m.in. na Karp, dalej na Kościelec, na Zawrat, na Kozie Wierchy czy na Granatę. Otoczenie stawu stanowi amfiteatr szczytów, spośród których na wyróżnienie zasługują zwłaszcza Kościelec oraz Kozi Wierch i Granaty, będące w grani, którą na początku XX wieku poprowadzono najtrudniejszy szlak tatrzański – Orlą Perć. W pobliżu północno-wschodniego brzegu jeziora znajduje się niewielka wysepka, na której w 1909 roku planowano zbudowanie mauzoleum Juliusza Słowackiego. Na szczęście zaniechano tego pomysłu po protestach działaczy ochrony przyrody. Czarny staw położony jest w piętrze subalpejskim, dlatego wokół jego brzegów dominują krzewy kosodrzewiny. W miejscach wilgotnych, przy potokach, spotkać możemy też ziołorośla, wysokie byliny o atrakcyjnych kwiatach. W wodach stawu występują pstrągi źródlane o północnoamerykańskim rodowodzie. Z dzisiejszej perspektywy zarybianie stawów gatunkiem obcego pochodzenia należy uznać za błąd. Tym bardziej, że ta drapieżna ryba przyczyniła się do zniknięcia wielu rodzimych gatunków bezkręgowców, którymi te ryby się żywią. Na stawie zobaczymy także kaczki krzyżówki. Ptaki te są niestety dokarmiane przez turystów mimo tablic informacyjnych i akcji uświadamiających o szkodliwości takiego działania.